Sura czwarta. Kobiety. W imię Boga miłosiernego, miłościwego. O ludzie, bójcie się waszego Pana, który stworzył was z jednej istoty i stworzył podobną jej do pary. Z nich dwojga rozprowadził wielu mężczyzn i kobiet. Czcijcie Boga, w imię którego zwracacie się do siebie wzajemnie, i szanujcie węzły pokrewieństwa, zaprawdę Bóg zawsze Was pilnuje. Zwracajcie sierotom ich własność, i nie zamieniajcie rzeczy dobrych na złe, nie pochłaniajcie ich majątku, mieszając go z Waszym, przecież to jest grzech wielki. Jeśli obawiacie się, że nie zdobacie być sprawiedliwi wobec sierot, to rzęcie się z kobietami, które wybierzecie. Z dwoma, trzema albo czterema. Jeśli jednak boicie się, że nie zdołacie zachować wobec nich sprawiedliwości, wówczas rzęcie się tylko z jedną lub z tą, którą zawładnęły wasze prawice, to będzie bardziej odpowiednie, abyście uniknęli niesprawiedliwości. I dawajcie kobietom ich wiano jako dar. Jeśli jednak z dobrej woli dadzą wam jakąś część z niego Wtedy używajcie go z pożytkiem. A tym, którzy są nierozumni, nie dawajcie swego mienia, które Bóg dał wam jako zaopatrzenie, ale żywcie ich i odziewajcie i mówcie do nich słowa życzliwe. Poddawajcie próbie sieroty, aż dojdą do wieku małżeńskiego. A jeśli znajdziecie w nich rozsądny osąd, przekażcie im ich majątek. I nie zjadajcie go rozrzutnie i pospiesznie, obawiając się, że dorosną. Jeśli opiekun jest bogaty, niech się powstrzyma. Ale jeśli jest biedny, niech używa w sposób sprawiedliwy i rozsądny. Kiedy zaś będziecie przekazywać im ich majątek, to weźcie świadków, a Bóg wystarczy jako przyjmujący rozliczenie. Z tego, co pozostawili rodzice i bliscy krewni, otrzymają udział mężczyźni i otrzymają udział kobiety. Czy będzie to mało czy dużo? Jest to udział określony. Jeśli przy podziale będą obecni dalsi krewni, sieroty i ubodzy, to zaopatrzcie ich w cokolwiek z tego i mówcie do nich słowa życzliwe. Ci, którzy boją się, że zostawią po sobie potomstwo nieporadne i obawiają się o nie, niechaj boją się Boga i mówią słowa właściwe. A ci, którzy niesprawiedliwie przejadają majątki sierot, napełniają ogniem swoje brzuchy i będą płonąć w jego płomieniach. Bóg nakazuje Wam wobec Waszych dzieci: Część Syna ma być równa części dwóch córek. Jeśli córek będzie dwie lub więcej, to ich część wyniesie dwie trzecie spadku. A jeśli będzie tylko jedna, to dostanie połowę. Jeśli zmarły zostawił syna, to każdemu z jego rodziców przypadnie jedna szósta. Jeśli nie ma syna i dziedziczą po nim jego rodzice, to matka otrzyma jedną trzecią. Jeśli ma braci i siostry, wtedy matka dostanie jedną szóstą tego, co pozostawił. A po spłacie zapisanych zobowiązań i długu. Wy nie wiecie, kto jest wam bardziej przydatny: wasi rodzice czy wasze dzieci. To jest podział ustanowiony przez Boga. Bóg jest wiedzący, mądry. Z tego, co zostawiły wasze żony, wam przypada połowa, jeśli nie mają dziecka. Jeśli zaś mają dziecko, wtedy dostaniecie czwartą część tego, co zostawiły po potrąceniu zapisów oraz spłacie długu. Wdowy po was otrzymają czwartą część tego, co zostawicie, jeśli nie macie dziecka. Jeśli macie dziecko, to otrzymają jedną ósmą tego, co zostawicie po spłaceniu zobowiązań i długu. Jeśli mężczyzna lub kobieta nie zostawili potomstwa ani rodziców, ale mają brata lub siostrę, to każde z nich dostanie jedną szóstą. Gdy jest ich więcej niż dwoje, wówczas dziedziczą trzecią część po spłacie zobowiązań i długu, nie krzywdząc nikogo. To jest postanowienie Boga. Bóg jest wiedzący, wielkoduszny. Takie są granice ustanowione przez Boga. Ten, kto jest posłuszny Bogu, i Jego wysłannikowi, będzie wprowadzony do ogrodów, przez które płyną strumienie, tam pozostaną na wieczność, a jest to osiągnięcie niezmierne. Kto zaś nie słucha Boga i Jego wysłannika, i przekracza Jego granice, będzie wprowadzony do ognia, gdzie pozostanie na wieczność, i czeka go kara hańbiąca. Jeśli któraś z Waszych żon dopuści się nieprzyzwoitości, Przedstawcie czterech świadków spośród Was. Jeśli oni to poświadczą, wtedy zatrzymajcie je w domach, aż śmierć ich nie ukoi, lub Bóg nie wskaże im jakiejś drogi. Jeśli dwoje z Was dopuści się tego, to ukażcie oboje. Jeśli się nawrócą i poprawią, wtedy zostawcie ich w spokoju. Bóg wspiera skruszonych, jest miłościwy. Bóg przyjmuje skruchę tych, którzy dopuszczą się zła z niewiedzy i wkrótce potem żałują tego. Ku nim Bóg zwróci się w miłosierdziu. On jest wiedzący, mądry. Na nic zda się jednak skrucha tych, którzy czynią zło, dopóki śmierć nie stanie przed jednym z nich. Wtedy on mówi: Ja teraz żałuję. I nie przyda się tym, którzy umierają będąc niewiernymi. Dla nich przygotowaliśmy karę bolesną. O wy, którzy wierzycie: Nie wolno wam dziedziczyć kobiet wbrew ich woli i nie czyńcie im trudności, aby zabrać część wiana, które im daliście, chyba że dopuściły się jawnej wszeteczności. Żyjcie z nimi w życzliwości, a jeśli poczujecie do nich niechęć, to być może jest niechęć do tego, w czym Bóg umieścił wielkie dobro? Jeśli postanowicie wziąć inną w miejsce żony, której daliście bogate wiano, to nie odbierajcie czegokolwiek. Przecież nie weźmiecie tego zniesławiając się i popełniając grzech oczywisty. Jakże moglibyście to odebrać, skoro byliście dla siebie nawzajem i wzięły od was uroczyste przyrzeczenie? Nie rzęcie się z kobietami, które były żonami waszych ojców. Chyba, że było to w przeszłości. To jest niegodne i odrażające. Zwyczaj wstrętny. Zakazane są wam: Wasze matki, córki, siostry, siostry ojca i siostry matki, córki braci i córki siostr. Mleczne matki i mleczne siostry. Matki waszych żon, Pasierbice pozostające pod waszą opieką, zrodzone z waszych żon, z którymi się zbliżyliście. A jeśli nie zbliżyliście się z ich matkami, wtedy nie będziecie mieć grzechu i żony waszych synów spłodzonych z waszych lędźwi. I nie bierzcie za żony jednocześnie dwóch sióstr, chyba że było to w przeszłości. Bóg jest przebaczający, miłościwy. I kobiety zamężne. Z wyjątkiem tych, którymi zawładnęły wasze prawice, co jest postanowieniem Boga. Poza wymienionymi, dozwolone jest Wam, abyście poszukiwali, korzystając ze swego majątku, żon przyzwoitych, a nie rozwiązłych. Za to, co otrzymujecie od nich, dawajcie im wiano według postanowienia. A co uzgodnicie między sobą po ustaleniu wiana, nie będzie dla Was grzechem. Zaprawdę, Bóg jest wiedzący, mądry. Jeśli nie stać was, aby poślubić wolne wierzące kobiety, wówczas rzęcie się z wierzącymi dziewczętami, którymi zawładnęły wasze prawice. Bóg najlepiej zna waszą wiarę. Wy jesteście jedni od drugich. Poślubiajcie je, za zgodą ich opiekunów i dawajcie im stosowne wiano. Jeśli są niewinne, a nie rozpustne, ani szukające kochanków. Jeśli będą po ślubie i dopuszczą się wszeteczności, wtedy ich kara będzie połową kary przewidzianej dla wolnych kobiet. To jest dla tych spośród Was, którzy obawiają się zgrzeszyć. Będzie jednak lepsze dla Was, jeśli okażecie powściągliwość. Bóg jest przebaczający, miłościwy. Bóg chce was oświecić i wskazać wam drogę tych, którzy byli przed wami i zwrócić się ku Wam. Bóg jest wiedzący, mądry. Bóg chce zwrócić się ku Wam, ale ci, którzy postępują za swoimi namiętnościami, pragną, abyście całkowicie zboczyli z drogi. Bóg Chcę Wam ulżyć. Człowiek bowiem stworzony został słabym. O Wy, którzy wierzycie: Nie zjadajcie Waszych majątków między sobą na próżno, chyba że jest to handel między Wami za obopólną zgodą. I nie zabijajcie samych siebie. Zaprawdę Bóg jest dla Was miłościwy. A kto uczyni to z wrogości i niesprawiedliwości, tego wrzucimy w ogień. To jest łatwe dla Boga. Jeśli będziecie unikać wielkich grzechów, które są wam zakazane, wówczas my oczyścimy Was z wszelkiego zła i wprowadzimy Was przez wejście zaszczytne. I nie pożądajcie tego, czym Bóg obdarzył niektórych z Was bardziej niż innych. Dla mężczyzn przeznaczone jest to, co zarobili. I dla kobiet przeznaczone jest to, co zarobiły. Proście Boga o Jego hojność. Bóg dobrze wie, o każdej rzeczy. Dla każdego wyznaczyliśmy spadkobierców tego, co pozostawili rodzice i bliscy krewni. I tym, z którymi związaliście się przysięgą, dawajcie ich udział. Zaprawdę Bóg jest świadkiem każdej rzeczy. Mężczyźni są opiekunami kobiet, ponieważ Bóg dał jednym przewagę nad innymi i ponieważ utrzymują je ze swoich zasobów. Cnotliwe kobiety są posłuszne i pod nieobecność męża chronią to, co Bóg nakazał ochraniać. Te zaś kobiety, których nieposłuszeństwa się obawiacie, napominajcie. Następnie zostawiajcie same w łożach. A jeśli nadal będą nieposłuszne, wtedy bijcie je. Jeśli są wam posłuszne, to nie czyńcie nic przeciwko nim. Zaprawdę, Bóg jest wyniosły, wielki. A jeśli boicie się zerwania więzi pomiędzy nimi dwojgiem, to poślijcie rozsądzającego z jego rodziny i rozsądzającego z jej rodziny. Skoro zechcą się pogodzić, wówczas Bóg doprowadzi do pojednania. Bóg jest wiedzący, świadomy. czcijcie Boga! I nie dodawajcie mu współtowarzyszy. Czyńcie dobro rodzicom, krewnym, sierotom, ubogim, sąsiadom, którzy są Wam bliscy i którzy są dla Was obcy, towarzyszowi przy Waszym boku, podróżnemu oraz tym, którymi zawładnęły Wasze prawice. Bóg nie kocha ludzi aroganckich i pełnych pychy tych, którzy są skąpi i nakłaniają do skąpstwa innych i ukrywają dobrodziejstwa, którymi obdarzył ich Bóg, i przygotowaliśmy dla niewiernych karę hańbiącą. Ani tych, którzy rozdają tylko na pokaz ludziom, a nie wierzą w Boga ani w dzień ostatni. Jeśli ktoś bierze szatana za towarzysza, to jakże strasznym jest on towarzyszem. Czy byłoby dla nich ciężarem, gdyby uwierzyli w Boga i w dzień ostatni, i rozdawali z tego, co dał im Bóg? Przecież Bóg wie dobrze o wszystkim. Bóg nie wyrządzi niesprawiedliwości nawet na wagę pyłku. Jeśli będzie coś dobrego, On to podwoi i da od siebie nagrodę ogromną. Cóż będzie, gdy my przyprowadzimy świadka z każdego narodu i przyprowadzimy ciebie jako świadka przeciwko nim? Tego dnia ci, którzy nie uwierzyli i okazywali nieposłuszeństwo wysłannikowi, będą pragnęli, aby pochłonęła ich ziemia i nie zdołają ukryć przed Bogiem żadnego zdarzenia. O wy, którzy wierzycie, nie podchodźcie do modlitwy w stanie Zamroczenia, dopóki nie zaczniecie rozumieć, co mówicie, ani też w stanie nieczystości. Chyba, że znajdujecie się w podróży, zanim nie wykonacie obmycia. Jeśli jesteście chorzy lub w podróży, lub któryś z Was wrócił z ustronnego miejsca, albo miał zbliżenie z kobietą, i nie znajdziecie wody, wtedy weźcie czysty piasek i pocierajcie nim twarz i ręce. Bóg jest odpuszczający, wyrozumiały. Czy nie widziałeś tych, którzy otrzymali część pisma? Oni handlują z błądzeniem i pragną sprowadzić was z drogi. Bóg dobrze zna waszych wrogów. Bóg jest wystarczającym opiekunem i wystarczającym pomocnikiem. Wśród Żydów są tacy, którzy zamieniają słowa miejscami i mówią: Słyszeliśmy i nie przestrzegamy. Słuchaj, czego nie słychać i uważaj na nas. Wykręcają sobie języki i drwią z religii, gdyby oni powiedzieli: słyszeliśmy i przestrzegamy. Słyszysz? Spójrz na nas. To byłoby dla nich lepsze i właściwsze. Jednak Bóg przeklął ich za ich niewiarę. I uwierzy tylko niewielu z nich. O wy, którzy otrzymaliście księgę, uwierzcie w to, co zesłaliśmy na potwierdzenie tego, co już posiadacie. Zanim my nie zetrzemy niektórych twarzy i nie obrócimy ich do tyłu, albo nie przeklniemy ich, jak przekleliśmy ludzi łamiących sobotę. Postanowienie Boga musi być spełnione. Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy dodają mu współtowarzyszy. On przebacza inne grzechy, komu zechce. Ale dodawanie Bogu współtowarzyszy jest wymyśleniem grzechu wyjątkowo obmierzłego. Czy nie widziałeś tych, którzy uważają się za czystych? Nie, tylko Bóg oczyszcza, kogo zechce, i nikt nie dozna niesprawiedliwości. Nawet na wagę łupiny daktyla. Spójrz, jak oni wymyślają kłamstwa przeciwko Bogu, a to już jest grzech oczywisty. Czy nie widziałeś tych, którzy otrzymali część księgi? Oni uwierzyli w bożków i mówią o niewiernych, że są prowadzeni lepszą drogą niż ci, którzy wierzą. Oni są tymi, których przekleł Bóg. A dla tych, których Bóg przeklał, nie znajdziesz nikogo do pomocy. Gdyby oni mieli jakiś udział w panowaniu, wtedy nie daliby ludziom nawet łupiny daktyla. Czy oni zazdroszczą ludziom tego, co dał im Bóg ze swojej łaski? My daliśmy rodowi Abrahama księgę i mądrość, i powierzyliśmy im królestwo wielkie. Część z nich uwierzyła mu, a część odwróciła się od niego. Wystarczy piekło zapalący ogień. Tych, którzy odrzucają nasze znaki, będziemy palić w ogniu, a kiedy spłonie ich skóra, zamienimy ją na inną skórę, aby zakosztowali kary. Zaprawdę Bóg jest potężny, mądry. Tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, wprowadzimy do ogrodów, przez które płyną strumienie, gdzie zamieszkają na wieczność. Będą tam dla nich małżonki niepokalane i wprowadzimy ich do cienia orzeźwiającego. Bóg wam nakazuje, abyście oddawali rzeczy, które wam powierzono, ich właścicielom. A jeśli rozsądzacie między ludźmi, to sądźcie sprawiedliwie. Zaprawdę, jakże doskonałe jest to, do czego Bóg was nawołuje. Zaprawdę, Bóg jest. Słyszący, widzący. O wy, którzy wierzycie, bądźcie posłuszni Bogu, bądźcie posłuszni wysłannikowi i słuchajcie tych spośród Was, którzy sprawują władzę. Jeśli spieracie się o cokolwiek między sobą, wtedy przedstawcie to Bogu i wysłannikowi. Skoro wierzycie w Boga i dzień ostatni, to jest najlepsze i najbardziej odpowiednie zakończenie. Czy nie widziałeś tych, którzy twierdzą, że wierzą w to, co objawiono Tobie i w to, co objawiono przed Tobą, ale pragną być sądzeni przez Bożka Saguta? A przecież zostało im nakazane, aby nie wierzyli w Niego. Szatan chce sprowadzić ich na manowce. Kiedy się im mówi: Podążajcie do tego, co zesłał Bóg, i do wysłannika. Ty widzisz, jak obłudnicy odwracają się od ciebie z niechęcią. I co będzie, gdy dosięgnie ich nieszczęście za to, co przygotowali własnymi rękoma? Wtedy przyjdą do ciebie, przysięgając na Boga. My chcieliśmy tylko dobrej woli i pojednania. Bóg wie, co jest w ich sercach, dlatego odstąp od nich, ale napominaj ich i mów do nich słowa, które dosięgną ich dusz. My wysyłamy posłańców, aby słuchano ich zgodnie z wolą Boga. Jeśli oni będą niesprawiedliwi wobec samych siebie i przyjdą do Ciebie, prosząc o przebaczenie od Boga i wysłannik poprosiłby o przebaczenie dla nich, to znaleźliby Boga przyjmującego skruchę, miłościwego. Nie, na Twego Pana oni nie uwierzą, zanim nie uczynią Cię sędzią w sporach między nimi. Potem nie znajdą w swych duszach sprzeciwu wobec Twojego orzeczenia i przyjmą je z pełnym przekonaniem. Gdybyśmy im nakazali, aby poświęcili swoje życie albo opuścili swoje domy, to uczyniłoby tak niewielu z nich. Gdyby jednak uczynili to, co im nakazano, byłoby to najlepsze dla nich i. Korzystniejsze dla ich wzmocnienia. I dalibyśmy im wówczas od siebie nagrodę ogromną i poprowadzilibyśmy ich drogą prostą. Kto jest posłuszny Bogu i wysłannikowi, ten będzie wśród tych, którym Bóg okazał łaskę, z prorokami i prawowiernymi, z męczennikami i bogobojnymi. Jakże piękni to towarzysze! Takie jest dobrodziejstwo od Boga, i Bóg wystarczy jako wiedzący o wszystkim. O wy, którzy wierzycie, zachowujcie ostrożność i albo wyruszajcie do walki oddziałami, albo walczcie wszyscy razem. Niewątpliwie znajdzie się wśród Was taki, który chciałby pozostać z dala, a gdy doznacie niepowodzenia, on powie: Bóg okazał mi łaskę, że nie doświadczyłem tego z Wami. A kiedy doświadczycie wielkoduszności Boga, On z pewnością powie, jakby nie było między Wami a Nim żadnych uczuć. O, gdybym był z Wami, to odniósłbym wielkie zwycięstwo. Niech walczą na drodze Boga ci, którzy sprzedają życie tego świata za życie ostateczne. Kto będzie walczył na drodze Boga i zostanie zabity, lub osiągnie zwycięstwo, tego obdarzymy nagrodą ogromną. Dlaczego nie walczycie na drodze Boga oraz za słabych i pokrzywdzonych mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy mówią, panie nasz, wyprowadź nas z tego miasta, którego mieszkańcy są niesprawiedliwi. Przyślij nam od siebie obrońcę, przyślij nam od siebie pomocnika. Ci, którzy wierzą, walczą na drodze Boga. A niewierzący walczą na drodze saguta. Walczcie przeciwko sprzymierzeńcom szatana. Zaprawdę słabe są podstępy szatana. Czy nie widziałeś tych, którym powiedziano: powstrzymajcie się, odmawiajcie modlitwę i płaćcie podatek? Kiedy nakazano im walczyć, to niektórzy z nich obawiają się ludzi tak, jakby obawiali się Boga. A nawet bardziej i mówią: Panie nasz, czemuś kazał nam walczyć, nie możesz odłożyć tego na jakiś czas? Powiedz, krótkie jest korzystanie z tego świata. Życie ostateczne jest lepsze dla tego, kto jest bogobojny. I nie doznacie niesprawiedliwości nawet na łupinę daktyla. Gdziekolwiek będziecie, śmierć was znajdzie. Nawet gdybyście byli w wysokich wieżach, jeśli spotyka ich jakieś dobro, oni mówią, to pochodzi od Boga. A jeśli spadnie na nich coś złego, oni mówią, to pochodzi od Ciebie. Powiedz, wszystko pochodzi od Boga. Cóż się stało z tymi ludźmi, że ledwie pojmują znaczenie słów? Wszelkie dobro. Które ci się przytrafia, pochodzi od Boga, a wszelkie zło, które na ciebie spada, pochodzi od ciebie samego. Posłaliśmy cię do ludzi jako wysłannika, i Bóg wystarczy za świadka. Kto jest posłuszny wysłannikowi? Ten jest posłuszny Bogu. Kto zaś się odwraca? Nie wysłaliśmy cię, abyś ich pilnował. Oni mówią: jesteśmy posłuszni. Ale gdy wychodzą od ciebie, to niektórzy z nich rozmyślają nocą o czymś zupełnie innym, od tego, coś im powiedział. Bóg zapisuje ich nocne zamysły. Oddal się od nich i zaufaj Bogu. Bóg wystarczy za poręczyciela. Czy oni nie zastanawiają się nad Koranem, gdyby on pochodził od kogoś innego niż Bóg? to niewątpliwie znaleźliby w nim wiele rozbieżności. Kiedy dochodzi do nich jakaś wiadomość dotycząca bezpieczeństwa lub zagrożenia, oni zaraz ją rozpowszechniają. Gdyby jednak przekazali ją wysłannikowi i sprawującym władzę, wówczas poznaliby tę wiadomość ci, którzy mogą pojąć jej sens. I gdyby nie łaska i miłosierdzie Boga nad wami, to wy poza nielicznymi z was postępowalibyście za szatanem. Walcz na drodze Boga, odpowiadasz bowiem tylko za siebie i zachęcaj wierzących. Być może Bóg powstrzyma zaciekłość niewierzących. Bóg jest silniejszy mocą i silniejszy w karaniu. Kto stara się w dobrej sprawie, ten będzie miał w niej swój udział. Kto zaś stara się w złej sprawie, tego obciąży jej ciężar. Bóg za każdą rzecz odpowiada. Kiedy zwracają się do Was z pozdrowieniem, to odpowiedzcie jeszcze piękniejszym pozdrowieniem, lub choćby takim samym. Bóg każdą rzecz bierze pod uwagę. Bóg. Nie ma Boga oprócz Niego. On zbierze was razem w dniu zmartwychwstania, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Cóż jest prawdziwsze niż opowieść Boga? Dlaczego podzieliliście się na dwie grupy w sprawie obłudników? Bóg ich potępił za ich czyny. Czyżbyście chcieli poprowadzić tych, których Bóg sprowadził z drogi? Kogo Bóg sprowadził z drogi, dlatego nie znajdziesz żadnej drogi. Oni chcą, abyście stali się niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi. I abyście byli sobie równi, nie bierzcie spośród nich opiekunów i powierników, dopóki nie wyruszą na drogę Boga. A jeśli oni się odwrócą, to chwytajcie ich i zabijajcie gdziekolwiek ich znajdziecie. I nie bierzcie sobie spośród nich opiekunów ani pomocników. Oprócz tych, którzy należą do ludu mającego z wami porozumienie, lub tych, którzy przyszli do was ze ściśniętymi piersiami, aby walczyć z wami lub ze swoim ludem. Gdyby Bóg zechciał, to dałby im władzę nad wami i oni walczyliby przeciwko wam. Jeśli oni się wycofają i nie będą walczyć z wami, a zaproponują pokój, to Bóg nie wskaże wam drogi przeciwko nim. Znajdziecie także innych, którzy zechcą pozyskać zaufanie wasze i zaufanie swego ludu. Za każdym jednak razem, gdy ulegną pokusie do buntu, oni się w tym pogrążą. I jeśli nie odstąpią od was, nie zaproponują wam pokoju i nie powstrzymają swoich rąk, to chwytajcie ich i zabijajcie, gdziekolwiek ich znajdziecie. My daliśmy Wam przeciwko nim władzę jasną. Nie powinien wierzący zabijać wierzącego, chyba że przez pomyłkę. Kto zabije wierzącego przez pomyłkę, ten musi uwolnić wierzącego niewolnika i zapłacić rodzinie zabitego wykup za krew, chyba że mu odpuszczą. Jeśli zabity należał do ludu Wam nieprzyjaznego i był wierzący, to trzeba wyzwolić wierzącego niewolnika. Jeśli zabity należał do ludu, z którym macie porozumienie, wtedy obowiązuje zapłacenie jego rodzinie wykupu za krew i uwolnienie wierzącego niewolnika. Kto nie ma takich możliwości, ten zobowiązany jest do postu przez dwa kolejne miesiące, jako pokutę przed Bogiem. Bóg jest wiedzący, mądry. Kto zaś zabije wierzącego na umyślnie, tego zapłatą będzie piekło, gdzie pozostanie na wieczność. Gniew i przekleństwo Boga spadną na niego i przygotowana jest dla niego kara ogromna. O, wy, którzy wierzycie, kiedy wyruszacie na drogę Boga, to bądźcie rozważni i temu, kto proponuje wam pokój nie mówcie, ty nie jesteś wierzący. Pragnąc jedynie przemijającego dobra życia tego świata. Przecież u Boga jest zdobycz obfita. Wcześniej sami byliście takimi, zanim Bóg nie obdarzył was swoją przychylnością, dlatego poczyńcie dokładne rozeznanie. Bóg jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie. Ci spośród wiernych, którzy siedzą spokojnie i nie doznają krzywdy, nie są równi wiernym, którzy walczą na drodze Boga, swoimi majątkami i swoimi osobami. Bóg wywyższył o stopień walczących swoimi majątkami i swoimi osobami, nad tych, którzy siedzą spokojnie. Wszystkim Bóg obiecał dobro, ale walczących wyróżnił ponad tych, którzy siedzą spokojnie nagrodą ogromną. Stopniami zbliżenia ku Niemu, przebaczeniem i miłosierdziem. Bóg jest przebaczający, miłościwy. Kiedy aniołowie będą zabierać dusze tych, którzy byli dla siebie niesprawiedliwi, powiedzą, w jakim położeniu byliście. Oni powiedzą, byliśmy słabi i uciskani na ziemi. Aniołowie powiedzą, Czyżby ziemia Boga nie była wystarczająco duża, abyście mogli się oddalić? Dla takich schronieniem będzie piekło. Jakże złe to przeznaczenie. Wyjątkiem są ci z uciskanych mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy nie mają żadnych możliwości i nie są prowadzeni właściwą drogą. Być może Bóg im przebaczy. Bóg jest wyrozumiały, przebaczający. Kto wyrusza na drogę Boga, ten znajdzie na ziemi wiele schronień i obfitości. Kto opuści swój dom dla Boga i jego wysłannika i dosięgnie go śmierć, tego nagroda będzie u Boga. Bóg jest przebaczający, miłościwy. Kiedy podążacie przez Ziemię, to nie będzie dla Was grzechem skrócenie modlitwy. Jeśli obawiacie się, że mogą zagrażać wam niewierni, niewierni są waszymi jawnymi wrogami. Jeśli znajdziesz się wśród nich i będziesz prowadził dla nich modlitwę, to niech jeden oddział spośród nich stanie z tobą do modlitwy, trzymając przy sobie oręże. A gdy zakończą swoje pokłony, niech staną z tyłu. Potem drugi oddział, który jeszcze się nie modlił, niech modli się z tobą, zachowując ostrożność. I oręże przy sobie. Niewierzący chcieliby, abyście zaniedbali swoją broń i oporządzenie, żeby zaatakować was jednym uderzeniem. Nie będzie grzechem, jeśli odłożycie oręże podczas uciążliwego deszczu lub z powodu choroby. Bądźcie jednak ostrożni. Zaprawdę Bóg przygotował dla niewiernych karę poniżającą. Kiedy zakończycie modlitwę, to wspominajcie Boga stojąc, siedząc lub leżąc na boku. Kiedy zaś jesteście bezpieczni, wtedy odprawiajcie pełną modlitwę, jaka przepisana jest wiernym w oznaczonym czasie. Nie słabnijcie w ściganiu nieprzyjaciela. Jeśli wy cierpicie, to i oni cierpią podobnie jak wy, ale wy macie od Boga nadzieję na to, na co oni nie mają? Bóg jest wiedzący, mądry. Zaprawdę, my zesłaliśmy ci Księgę z prawdą, abyś rozsądzał między ludźmi, jak przykazał Bóg. I nie bądź orędownikiem zdrajców, proś Boga o przebaczenie, albowiem Bóg jest przebaczający, miłościwy. I nie spieraj się o tych, którzy zdradzają samych siebie. Bóg nie kocha tych, którzy są zdrajcami i grzesznikami. Oni mogą się ukryć przed ludźmi, ale nie zdołają się ukryć przed Bogiem. On jest z nimi, gdy knują nocą słowami, których on nie pochwala, a Bóg obejmuje wszystko, co oni czynią. To są ludzie, dla których możecie czynić starania na tym świecie. Kto jednak będzie starał się o nich przed Bogiem w dniu zmartwychwstania? Kto będzie ich orędownikiem? Kto popełni zły uczynek lub wyrządzi zło samemu sobie, a następnie poprosi Boga o przebaczenie, ten znajdzie Boga przebaczającym, miłościwym. Kto popełni grzech, ten popełnia go tylko przeciwko samemu sobie. Bóg jest Wiedzący, mądry. A kto zaś popełni występek lub grzech, i potem obciąży nim niewinnego, ten weźmie na siebie ciężar oszczerstwa i grzechu haniebnego. Gdyby nie łaska Boga nad Tobą i Jego miłosierdzie, to niektórzy z nich chcieliby wprowadzić Cię w błąd. Oni jednak mogą wprowadzić w błąd tylko samych siebie. A Tobie nie zdołają w niczym zaszkodzić. Bóg zesłał Ci księgę i mądrość i nauczył Cię tego, czego wcześniej nie wiedziałeś. Wielka jest łaska Boga nad Tobą. W większości ich tajnych rozmów nie ma nic dobrego, chyba że któryś wezwie do rozdawania jałmużny, czynienia dobra lub porozumienia między ludźmi. A kto tak czyni, szukając zadowolenia Boga, temu damy nagrodę ogromną. Jeśli ktoś odstąpi od wysłannika, gdy objawione już zostało przewodnictwo i pójdzie inną drogą niż droga wiernych, to my zostawimy go z tym, co wybrał i doprowadzimy go do piekła. Jakże złe to przeznaczenie. Bóg nie przebacza, dodawania mu współtowarzyszy. Ale on przebacza komu zechce, inne grzechy. Kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten zbłądził dalekim zbłądzeniem. Zamiast niego wzywają żeńskie bóstwa, wzywając jedynie zbuntowanego szatana. Bóg go przeklął, on zaś powiedział: Ja z pewnością wezmę z twoich sług oznaczoną część. I wprowadzę ich w zbłądzenie, wzbudzę w nich pragnienia, rozkażę im obcinać uszy bydłu i oszpecać stworzenie Boga. Kto weźmie sobie szatana zamiast Boga jako opiekuna, ten z pewnością poniesie stratę dotkliwą. Szatan czyni im obietnice i wzbudza w nich pragnienia. Ale obietnice szatana są tylko zwodzeniem, ich schronieniem będzie piekło i nie znajdą przed nim ocalenia. Tych, którzy uwierzyli i czynią dobro, my wprowadzimy do ogrodów, przez które płyną strumienie. Tam będą przebywać przez wieczność. Obietnica Boga to prawda, a cóż jest bardziej prawdziwe od słów Boga? To nie zależy od waszych życzeń ani od życzeń ludu Księgi. Kto czyni zło, ten otrzyma odpowiednią zapłatę i nie znajdzie dla siebie poza Bogiem opiekuna ani pomocnika. Ci, którzy wierzą i czynią dobro, mężczyzna lub kobieta, oni wejdą do raju i nie zostaną pokrzywdzeni nawet na wklęsłość w pestce daktyla. A któż jest lepszy w religii od tego, kto całkowicie poddał się Bogu, czyni dobro i postępuje za wiarą Abrahama, prawdziwie wierzącego? Bóg wziął Abrahama za swego przyjaciela. Do Boga należy to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Bóg jest tym, który każdą rzecz obejmuje. Oni zapytają Cię o wyjaśnienie w sprawie kobiet. Powiedz: Bóg daje wyjaśnienie o nich. To, co zostało przedstawione wam w księdze, o osieroconych dziewczynkach, którym nie dajecie tego, co im przepisane, a które chcecie poślubić, o dzieciach słabowitych i o tym, abyście sprawiedliwie odnosili się do sierot. A jeśli cokolwiek dobrego uczynicie, to Bóg już o tym wie. Jeśli kobieta obawia się złego traktowania lub opuszczenia przez męża. To nie będą mieli grzechu, jeśli się pojednają, gdyż pojednanie jest lepsze. Wprawdzie w ludzkich duszach tkwi chciwość, ale jeśli czynicie dobro i zachowujecie powściągliwość, to Bóg jest świadomy tego, co czynicie. Nie będziecie w stanie zachowywać się sprawiedliwie wobec każdej z Waszych żon, nawet gdybyście tego pragnęli. Nie odwracajcie się od żadnej całkowicie zostawiając ją w stanie zawieszenia. Jeśli dojdziecie do porozumienia i zachowacie powściągliwość, to Bóg jest przebaczający, miłościwy. Jeśli małżonkowie się rozstaną, to Bóg wzbogaci każde z nich ze swojej obfitości. Bóg jest ogarniający, mądry. Do Boga należy to, co w niebiosach i to, co na ziemi. My nakazaliśmy ludziom księgi, którzy byli przed wami i wam, abyście bali się Boga. A jeśli nie wierzycie, to przecież do Boga należy to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Bóg jest samowystarczalny, wychwalany. Do Boga należy to, co w niebiosach i to, co na ziemi, i Bóg wystarczy jako poręczyciel. Jeśli On zechce, to usunie Was, o ludzie, i stworzy innych. To jest w mocy Boga. Któż zechce nagrody tego świata, gdy u Boga jest nagroda tego świata i ostatecznego? Bóg jest słyszący, widzący. O Wy, którzy wierzycie, trzymajcie się mocno sprawiedliwości, poświadczając to przed Bogiem nawet przeciwko samym sobie, swoim rodzicom lub swoim krewnym, zarówno bogatym, jak i biednym. Bóg jest pierwszy ku nim. Nie podążajcie za namiętnościami, abyście nie zbłądzili. Jeśli przekręcicie lub odmówicie sprawiedliwości, to zaprawdę Bóg jest świadomy tego, co czynicie. O wy, którzy wierzycie. Wierzcie w Boga, w Jego wysłannika, w Księgę, którą On zesłał swemu wysłannikowi, a także w Księgi, które zesłał wcześniej. A kto nie wierzy w Boga, w Jego aniołów, w Jego Księgi, w Jego proroków i w dzień ostatni, ten zbłądził dalekim zbłądzeniem. Tym, którzy uwierzyli, Następnie porzucili wiarę, potem do niej wrócili, a potem powiększyli swoją niewiarę, Bóg nigdy nie przebaczy i nie wskaże im drogi. Przekaż obłudnikom, że czeka na nich kara bolesna. Ci, którzy biorą sobie niewiernych zamiast wiernych za opiekunów i powierników, czyżby szukali u nich potęgi? Przecież wszelka potęga należy do Boga. On zesłał wam w księdze, że jeśli wy usłyszycie znaki Boga, którym zaprzeczają i wyśmiewają się z nich, a wówczas nie siedźcie z nimi, chyba że rozpoczną inną rozmowę. W przeciwnym razie staniecie się podobni do nich. Zaprawdę Bóg zbierze obłudników i niewiernych w piekle, wszystkich razem. Ci, którzy czekają i obserwują, co z wami będzie, jeśli Bóg da Wam zwycięstwo, powiedzą: Czy nie byliśmy razem z Wami? Jeśli zaś sukces odniosą niewierni, oni powiedzą: Czy to nie my Was wspieraliśmy? Czy to nie my chroniliśmy Was przed wiernymi? Bóg rozsądzi między Wami w dniu zmartwychwstania. Bóg nigdy nie wskaże niewiernym drogi przeciwko wiernym. Zaprawdę, obłudnicy usiłują zwieść Boga, ale to On ich zwiedzie. Kiedy wstają do modlitwy, to podnoszą się bez chęci, aby tylko pokazać się ludziom i rzadko wspominają Boga. Oni się wahają i nie przyłączają ani do tych, ani do tamtych. Kogo Bóg pozostawi w zbłądzeniu, to nie znajdziesz dla Niego drogi. O Wy, którzy wierzycie, nie bierzcie sobie niewiernych zamiast wiernych za opiekunów i powierników. Czyżbyście chcieli dać Bogu jawny dowód przeciwko sobie? Zaprawdę, obłudnicy będą w najniższej głębi ognia i nie znajdziesz dla nich pomocnika, poza tymi, którzy się nawrócili, poprawili, zaufali Bogu i szczerze wyznają swoją wiarę przed Bogiem. Oni będą razem z wierzącymi. A Bóg da wierzącym nagrodę ogromną. Dlaczego Bóg miałby Was karać, skoro jesteście wdzięczni i uwierzycie? Bóg jest wdzięczny, wiedzący. Bóg nie kocha rozpowiadania złych słów, chyba że ktoś doznał niesprawiedliwości. Bóg jest słyszący, wiedzący. Jakkolwiek czynicie dobro, jawnie lub skrycie, lub przebaczycie zło, to zaprawdę Bóg jest wyrozumiały, mocny. Ci, którzy nie wierzą w Boga i jego proroków, i chcą oddzielić Boga od jego proroków, mówią: Wierzymy w niektórych proroków, a w niektórych nie wierzymy i chcą znaleźć sobie drogę pośrednią. Oni zaprawdę są niewiernymi. I przygotowaliśmy dla niewiernych karę. Poniżającą. Natomiast tym, którzy wierzą w Boga i w jego proroków i nie czynią różnicy między nimi, damy niebawem ich zapłatę. Bóg jest przebaczający, miłościwy. Ludzie księgi proszą cię, abyś ty zesłał im księgę z nieba. Oni prosili Mojżesza o coś większego niż to, mówiąc: pokaż nam otwarcie Boga. Ale poraził ich Piorun za ich zarozumiałość. Potem pokłonili się cielcowi, chociaż otrzymali już dowody jasne, my jednak im przebaczyliśmy i daliśmy Mojżeszowi władzę jawną. Wznieśliśmy nad nimi górę Synaj, na znak przymierza z nimi i powiedzieliśmy: wejdźcie przez bramę, oddając cześć. I nakazaliśmy im nie naruszajcie Soboty, i zawarliśmy z nimi przymierze uroczyste. Za to, że złamali swoje przymierze, odrzucili znaki Boga, zabijali proroków wbrew prawu i za to, że mówili: Serca nasze są niedostępne? Nie, to Bóg nałożył na nie pieczęć za ich bluźnierstwo i niewielu z nich wierzy za ich niewiarę i za to, że wypowiedzieli przeciwko Marii wielkie oszczerstwo i za to, że powiedzieli: zabiliśmy mesjasza Jezusa, syna Marii, posłańca Boga. Jednak oni go nie zabili, ani nie ukrzyżowali, a tylko takim się wydawało. Ci, którzy w tym się różnią, są pełni wątpliwości. Nie mają o tym żadnej wiedzy i kierują się jedynie przypuszczeniami. Z pewnością oni go nie zabili. Nie, Bóg wzniósł go do siebie. Bóg jest potężny, mądry. Nie ma wśród ludu księgi nikogo, kto by nie uwierzył w Niego przed swoją śmiercią. W dniu zmartwychwstania On będzie świadkiem przeciwko nim. Z powodu niesprawiedliwości Żydów, my zakazaliśmy im tego, co wcześniej było im dozwolone, i dlatego, że zawrócili wielu z drogi Boga. I za to, że brali lichwę, co było im zakazane, i niesprawiedliwie zjadali majątki ludzi. My przygotowaliśmy dla tych spośród nich, którzy są niewierni, karę bolesną. Jednak tym z nich, którzy są dobrze utwierdzeni w wiedzy, i wiernym, którzy wierzą w to, co objawione Tobie, i w to, co objawione zostało przed Tobą, i tym, którzy odprawiają modlitwę i płacą podatek, i tym, którzy wierzą w Boga i w dzień ostatni, tym damy nagrodę ogromną. My objawiliśmy Ci, tak jak objawiliśmy Noemu i prorokom po nim, i jak objawiliśmy Abrahamowi. Izmaelowi, Izaakowi, Jakubowi i pokoleniom, Jezusowi, Jobowi, Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi i Dawidowi, daliśmy psalmy. O niektórych posłańcach już wcześniej Ci opowiadaliśmy, o niektórych Ci nie opowiadaliśmy. I Bóg przemawiał wprost do Mojżesza. Wysłaliśmy posłańców, jako głoszących dobre wieści i ostrzegających, aby po posłańcach ludzie nie mieli żadnych wymówek przeciwko Bogu. Bóg jest potężny, mądry. Bóg poświadczy o tym, co Ci zesłał. On zesłał to w swojej wiedzy, co poświadczą aniołowie. Ale Bóg wystarczy jako świadek. Ci, którzy nie uwierzyli i trzymają się z dala od drogi Boga, zbłądzili dalekim zbłądzeniem. Tym, którzy nie uwierzyli i są niesprawiedliwi, Bóg nie przebaczy i nie wskaże im właściwej drogi. Oprócz drogi do piekła, gdzie będą przebywać na wieki, to jest dla Boga łatwe. O ludzie, przyszedł do Was wysłannik z prawdą od Waszego Pana. Uwierzcie w Niego. To jest najlepsze dla Was. Jeśli nie uwierzycie, Przecież do Boga należy to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Bóg jest wiedzący, mądry. O ludu księgi, nie przekraczajcie granic w waszej religii i nie mówcie o Bogu niczego, co nie jest prawdą. Mesjasz, Jezus, Syn Marii, jest tylko posłańcem Boga, Jego Słowem, które On przekazał Marii i duchem od Niego. Wierzcie więc w Boga i w jego proroków, i nie mówcie trójca. Powstrzymajcie się, tak będzie dla was lepiej. Bóg jest Bogiem jedynym. On jest zbyt wyniosły, aby mieć syna. Do niego należy to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Bóg wystarczy za orędownika. Mesjasz nie wzgardzi tym, aby być sługą Boga. Jak nie wzgardzą aniołowie pozostający blisko. Tych, którzy gardzą oddawaniem czci Bogu i są nazbyt dumni, on sprowadzi do siebie wszystkich razem. Tym zaś, którzy wierzą i czynią rzeczy dobre, on da im nagrodę i pomnoży ją w swojej hojności. Tych natomiast, którzy są zarozumiali i wywyższają się, on ukaże karą bolesną. I nie znajdą dla siebie poza Bogiem, ani opiekuna, ani pomocnika. O ludzie, przyszedł do was dowód jednoznaczny od waszego Pana. Zesłaliśmy wam światło jasne. Tych, którzy wierzą w Boga i trzymają się Go mocno, On wprowadzi do swego miłosierdzia i łaski, i poprowadzi ich do siebie drogą prostą. Zapytają Cię o wyjaśnienie. Powiedz, Bóg nakazuje w sprawie tych, którzy nie zostawiają bezpośrednich potomków. Jeśli umrze mężczyzna, który nie miał dziecka, ale zostawił siostrę, to otrzyma ona połowę spadku. Jeśli zaś umrze kobieta, która nie miała dziecka, wtedy jej brat otrzyma cały spadek. A jeśli są dwie siostry, to otrzymają dwie trzecie ze spadku. A jeśli ma braci i siostry, wówczas mężczyźnie przypada dwukrotny udział kobiety. Tak Bóg wyjaśnia Wam to, abyście nie błądzili. Bóg o każdej rzeczy jest wiedzący.